wiedzieć, że będą wszyscy stać dziećmi. Kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Wielowic Zeusa, słów Bożych prawy. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją matkę pozostawiam. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe, do pracy z Tobą i czyste serce. Mateusz musi być jak przeniósł do pierwszej ławki, bo tam jest za dużo ludzi w tym jednym miejscu. Gdyby Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, drugi dzień trwa nasze przygotowanie do obchodów setnej rocznicy urodzin świętego papieża Jana Pawła II, gdzie po raz drugi śpiewamy tę pieśń, o której on sam powiedział, że słyszał ją, kiedy wybór konklawy zbliżał się do tego punktu, kiedy był przekonany, że to on będzie następcą wcześniej zmarłego Jana Pawła I. Dziękujemy Bogu za tę niewielką postać, nie tylko polskiego kościoła, ale naszego narodu i prośmy go, aby starał się za nami we wszystkich naszych sprawach. A podczas tej mszy świętej polecamy Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Zygmunta Lubomirskiego. Przygotujmy się do jak najbardziej owocnego przeżycia Eucharystii, przepraszając Boga na nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszone serce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który okazujesz miłosierdzie wszystkim, którzy o nie proszą, zmiłuj się nad nami.
się zmiłuj nad nami wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Syn Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panie. Tylko Tyś najwyższy, Chryste, z Duchem Świętym, chwała Boga Ojca, Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawowyśmy w tych radosnych dniach, które liwie dawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Boga Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwały Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe słowa. Niech cała ziemia chwali swego Pana, niech Ci wielbi cała ziemia, niech śpiewa to
niech imię Twoje opiewa. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Niech cała ziemia chwali swego Boga, może nas uchyląc zamienił, pieszo przeszli przez rzekę. Nim się przeto radujmy, jego potęga włada na wieki. Niech cała ziemia chwali swego Pana. Przyjdźcie, słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił najdłuższy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mnie mej prośby i oddalił ode mnie swej łaski. Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa miejcie w sercach ze świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was. A z łagodnością i z bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, żeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam uszczerco zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwy, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Boga. Oto Słowo Boże. Zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Alleluja, alleluja. Panie z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi, ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was, jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie możecie, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. To ma przekazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. To zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę pomiłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie.
I zamiast prowadzić te rozważania przygotowujące do setnej rocznicy urodzin świętego papieża Jana Pawła II, ponieważ jego następca, papież Benedykt XVI, wystosował specjalny list do metropolity krakowskiego na tę rocznicę. Mówiłem już o tym wczoraj, 6 stron. Krótki list, ale jak zwykle to, co wyszło spod pióra papieża Benedykta, jest niezwykle odkrywcze, syntetyczne i bardzo pouczające. Bardzo ciekawy papież Benedykt przedstawił taką krótką biografię Jana Pawła II, od urodzin do jego papiestwa, podróży apostolskich, encyklik, które napisał, i potem stwierdza, że jednak jakimś centrum, które pokazuje całą prawdę o tym człowieku, jest godzina jego śmierci. To zrobiło na nim ogromne wrażenie. Papież Jan Paweł II umarł w Wigilię uroczystości Miłosierdzia Bożego, którą wprowadził do kalendarza liturgicznego, na czemu bardzo zależało. I tutaj znowu papież Benedykt zdradza nieznany wcześniej szczegół. Otóż, kiedy już było wiadomo, że to święto będzie wprowadzone do kalendarza liturgicznego, papież, głowa kościoła, zwrócił się do kongregacji nauki wiary z prośbą o ocenę tego projektu, żeby ta uroczystość wypadała na tak zwaną Niedzielę Białą, czyli pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim. I uzyskał odpowiedź negatywną. Potem jeszcze ten projekt jakoś zmodyfikował, na co kongregacja odpowiedziała raz jeszcze negatywnie. I tutaj ujawnia się wielkość tego człowieka, dla którego nie było łatwo przyjąć nie od urzędu, który jemu podlega, który ma pomagać mu w wypełnieniu jego misji. A jednak to podwójne nie przyjął z największą pokorą. To jest, drodzy bracia i siostry, bardzo istotny punkt do naszego rachunku sumienia. Jak my reagujemy wtedy, kiedy słyszymy jakieś nie? Bo właśnie w takich momentach, kiedy mamy jakiś plan, jakieś zamiary, nawet najbardziej pobożne, kiedy słyszymy nie, to może się ujawnić cała prawda o nas, o całej naszej religijności. Czy ta religijność jest uwielbieniem Boga żywego i prawdziwego, Boga, który każe miłować wszystkich, czy też ta religijność jest tylko kultem samego siebie, kiedy nie potrafię zaakceptować jakiegoś nie. Tak jak to zrobił w piękny sposób Jan Paweł. Bardzo istotny punkt do naszego rachunku sumienia. Jak reagujemy na różne nie, które pojawiają się w naszym życiu. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę, drodzy bracia i siostry, do Ewangelii. Zbliżamy się już do uroczystości Jego Wstąpienia Pańskiego. Według dawnego kalendarza ta uroczystość powinna być obchodzona w najbliższy czwartek, ale jak wiemy, tutaj w Stanach Zjednoczonych, zresztą w Polsce też jest przeniesiona na przyszłą niedzielę, ale od czwartku Kościół rozpoczyna nowennę do Ducha Świętego, czyli ten doroczny
doroczną, długą, dziewięciodniową modlitwę o przyjście Ducha Świętego. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powoli przygotowuje nas do tego momentu, kiedy już opuści ziemię, zakończy swoją publiczną działalność, ale właśnie zapowiada, że przyjdzie Paraklet. Kto to jest Paraklet? Paraklet to jest adwokat. To jest pomocnik. Bliżej Kościołowi i całemu światu, którego bracia i siostry, potrzeba obrońcy. Na naszych oczach realizuje się to, przed czym przestrzegał Jan Paweł II w czasie kongresu eucharystycznego w Hiszpanii bodajże w 1992 roku. Mówił, przestrzegał, że im bardziej jest świecka wizja społeczeństwa, tym bardziej takie społeczeństwo staje się nieludzkie. I my to widzimy na dzisiaj, na własne oczy. Ja nie mogę mu wierzyć kilka dni temu, czasami wchodzę. Kilka razy wiem, jest taka strona, taki portal, TED, amerykańska, oni mają takie hasło, ideę warte upowszechnienia. Kilka razy oglądałem wystąpienia uchodźców z Korei Północnej. Bardzo poruszające historie. Zazwyczaj trwa 12-13 minut. I przez przypadek kilka dni temu na tym samym portalu zobaczyłem konferencję Billa Gatesa, który mówi, że jemu zależy na zlikwidowaniu 3 miliardów ludzi. Gates, ponieważ jest człowiekiem niezwykle bogatym, mówi takie słowa, ludzie przyjmują je z aplauzem. A przecież on mówi o tym, że chce być większym mordercą niż Stalin, Hitler, Pol Pot, razem wzięci. Bo ich ofiary oblicza się na setki milionów, a on chce zlikwidować 3 miliardy ludzkości. I nie ma obrońców praw człowieka, poszukiwaczy mody nienawiści, którzy by wystąpili przeciwko niemu. A jeśli on właśnie teraz chce zrealizować ten program? Prośmy Ducha Parakleta, adwokata, aby wstąpił na ziemię i odnowił jej oblicze. Pamiętamy tę modlitwę Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski, pierwszej publicznej mszy. To też było to takie nierealne, żeby to się stało. A jednak się stało. Kogo z was zachęciłem do tego, żeby włączyć się od tego czwartku do wielkiej modlitwy Kościoła o zesłanie Ducha Świętego, Parakleta, który obroni nas przed szaleńcami, którzy grożą śmiercią na niespotykany w historii świata skarb.
zawsze podam sobie stworzenia nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, mężem po polskim kraju, ukrzyżował moje potrzeby. Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie swoich żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstania, żywe wieczne. Otwórzmy teraz nasze serca przed Panem i zostawmy Mu dzisiejszą modlitwę. Módlmy się za Kościół, aby otwartą działalność Ducha Pocieszyciela niósł wszystkim ludziom umocnienia potrzebne w obecnym światowym kryzysie. Kiedy prosimy? Wysłuchajmy słowa. Módlmy się za polskich patriotów, aby zjednoczyli się w pokonaniu wszelkich aktów nienawiści przeciwko Polsce i odsuwanych przez antypolską opozycję. Kiedy prosimy? Wysłuchajmy słowa. Módlmy się w intencji prezydenta Andrzeja Dudy, który dziś obchodzi swoje 48. urodziny, aby w jego oddanej służbie Polsce wspierał go niezawodnie jego patron, święty Andrzej Bobola. Kiedy prosimy? Wysłuchajmy słowa. Módlmy się także z nowo narodzoną Aleksandrą Jaki, której urodziny napełnią szczęście w jej rodziców, Anny i Petrucha oraz brata Jacka, aby zawsze była otoczona opieką na miastu. Kiedy prosimy? Wysłuchajmy słowa. Módlmy się za miliony ludzi, które przeżywają trudności, aby mądre decyzje polityków przyniosły im wsparcie i nadzieję. Kiedy prosimy? Wysłuchajmy słowa. Za Świętego Sygnata Mączkę, aby Pan otworzył przed nim bramy nieba. Kiedy prosimy? Prosimy Słowa. Teraz zawsze Panie prosimy Cię, aby przyjrzał dzisiejszą modlitwę i uwielbienie, które składają przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy, drodzy bracia i siostry, przygotujmy numer 123. Panie Boże, niosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary wzajemne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Panem.
sprawie, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili. A zwłaszcza w tym czasie uroczystego i Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza paska. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. Ze swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią nas paschalni, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa, niech nam chwały Twoje. Hozanna na wysokości, błogosławiony, duchy i dziedzinie pańskie. Hozanna na wysokości. Ojcze, nieskończenie dobry, pokoju Ci się błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął Jego błogosławił to święte dar ofiary. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoją sumą naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Maciejem, oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiarę do misji apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i miłością, otaczaj opieką i szczęściem na całej ziemi. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, o wszystkich tu zgromadzonych, którym wiarę i jedynie są Ci znane. Za nich składamy Tobie to ofiarę uwielbienia, a także oni rozkładają z naszą swoją modlitwę ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu, prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczenie z całym Kościołem, gdzie wciąż wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję za przeciwnicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca na święcie Wielicy, oraz bądź ziemi radosnowych męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas ze wszystkim swoją przełożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tą ofiarę od nas Twojej niezawodnej modlitwy. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zawołaj nas obecnego powiększenia i dołącz do grona swojej wybrane. Prosimy Cię, Boże, użyć do ofiary pełną swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczynia doskonałą i miłą sobie, aby się stało dla nas ciało i krwią, Jego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oddał im przed męką, wziął chleb swoje święte i czcigodne ręce, a odniósł oczy ku niebu do Ciebie, Boga swojego Ojca, przy pomocy. Dzięki Tobie składają swego sławy, Pana ogromnego swoim uczniom. Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Przeży wielkim przesławem kielich swej świętej przydatna ręce. Podobnie dzięki Tobie składałem swego sławu i podał swojemu uczniom.
wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest Bogiem pielikt mojej nowego wiecznego przymierza. Która za was trochę będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Poczyńcie na moją pamiątkę. Naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojego najwyższego majestatu, który trzymamy od Ciebie dalej, ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty, życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Radź wejrzeć na nich z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąć dalej swojego sługi sprawiedliwego Adama i ofiarę naszego patriarcha Abrahama. Oraz tę ofiarę, którą się złożył na uprzykły kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy przed obecnym Bożym. Niech Twój święty anioł zaniesie ofiarę na altarz w niebie, przyrodnicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując tę ofiarę na święcie ciało i krew Twojego Syna, otrzymali od Twojego błogosławieństwa i łaskę. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli z uznaniem wiary się w pokoju. Błagamy się daj tym sławom oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie i dla Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam Twoim grzesznym sługom, falencom Twojej wielkiej miłosierdzie. Daj udział we wspólnocie swoimi świętymi apostołami i uczennikami. Jako Krzyżyciela przypadł na Ciebie Barnabę i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do tej bramy, aby spowód naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu, przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobre osobiste stwarzasz, święcasz, poszerzasz, błogosławisz i nami udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego śpiewamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwiódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i odnieś nasze czasy pokoju. Pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamęku, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, w dniu zmartwychwstania, pozdrowuje się wszystkimi słowami pokoju. Prosimy Cię, nie zbadaj na grzechy nasze, lecz na dane swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą na pójdziego pokoju wychować duchowne jedności, które żyjesz i trwujesz na wieki wieków, pokrywanie sobie zawsze nie wyznanie. Poradku Boży, który panisz przed świadom,
Thank you.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Matyjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Nicza, się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Spasiciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Mocna, módl się za nami. Panno Wielka, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą Mądrości, módl się za nami. Przyczyną naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowne, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arto Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pocieszycielko zbawionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Głowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami.
Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez masy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boski, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Módlmy się, Boże, któryś raczył weselić świat przy zmartwychwstaniu Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję, Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Pan z nami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Się w pokoju Chrystusa. Wieście 31. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. Chwalcie z nami Panią świata, jej dłoń nasza wienie splata. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi, wiecznym strumykiem mruczeniem, ptaszęta słodkim chwileniem. I co czuje, i co żyje,